Proszę Państwa, przygotowałam tak króciutko, zanim poproszę moją kadrę naukową, jak ja to mówię, na środek i pracowników, to chciałabym podziękować z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdecznie za codzienny wysiłek, jaki wkładają Państwo w realizacji jakże trudnej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia. To Wasi uczniowie są naszą przyszłością. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy zapewnienie dobrego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych jest bardzo trudnym, wymagającym odpowiedzialności, samodyscypliny i odwagi zadaniem. Korzystając z wyjątkowego charakteru Dnia Edukacji Narodowej, składam wszystkim Państwu serdeczne życzenia. Niechaj Wam nigdy nie zabraknie wytrwałości, a praca zawodowa niech dostarcza powodów do dumy i poczucia, że jesteście potrzebni. Bądźcie odważni i mądrzy, silni swoją wiedzą i dobrocią. Bądźcie mistrzami i przyjaciółmi uczniów. Życzę także pomyślności w życiu prywatnym, uśmiechu na twarzy i spokoju w sercu. Zapraszam teraz moją kadrę naukową w osobie Wioletta Popławska, Aldona Ochmańska, pani Beaty Jaworskiej, nie ma, zadzwoniła dzisiaj rano, że jest chora, pani Anna Skoczyń również jest nieobecna, ale jest naszym w kadrze pedagogicznej. Poproszę Krzysztofa Szkarłata, Magdalena Kołodziej, poproszę Tomasza Jurczaka, pana Marcina Kamińskiego, Justyna Duda-Tokarska, Izabelę Budziszcz, Joannę Szotę, i księdza Wiesława Florczuka. Poproszę i panią Grażynę Kowalczyk. Pani Grażyna Kowalczyk pełni funkcję w mojej szkole jako pedagog specjalny. Poprosimy również kadra, która odpowiada za piękną naszą szkołę, pięknie wygląda, jest zawsze zadbana. Poproszę panią Renatę Ślusarz, no i przede wszystkim smaczne obiady mamy. Renata Nowakowska, Maria Wacławik, Izabela Szymańska, Małgorzata Morawska, Gabriela Jakubas i pan Leszek Kowal, ale też jest nieobecny, bo musiał pojechać na ważne spotkanie. I ja poproszę moją panią sekretarz do mnie, poproszę, proszę pomóc mi rozdać. Również dajemy nagrody dyrektora tak zwane, także tutaj nagrodzimy. Przepraszam, jeszcze jedno słówko takie organizacyjne. Ja poproszę jeszcze panią Edytę Kogut, która pracowała ze mną rok temu. W sumie te nagrody dyrektora są właśnie za przepracowany rok szkolny. Także no to ja nie wyjdę.
Pastor, ja chciałabym na Pani ręce przekazać upominki dla tych nauczycieli, tych laureatów, którzy nie obecni. Bardzo proszę przekazać i pogratulować również ode mnie i również róże. Z okazji możemy zobaczyć, jak wygląda część kadry pedagogiczno-administracyjnej szkoły w Miszkowicach.